Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy następujący temat. Dlaczego warto mieć sprężarkę z wtryskiem cieczy? I czym różni się pompa ciepła z taką sprężarką od tradycyjnego rozwiązania? No i dlaczego to, to ważne przy decyzji o zamianie kotła węglowego na pompę ciepła? W cyklu pompy ciepła GASO.pl przeszliśmy wspólnie wiele trudnych tematów, ale i ten z zakresu. Chłodnictwa przedstawię w przystępny i ciekawy sposób. Zaczynamy. Zapraszam. Pompa ciepła ma grzać, czyli zapewniać, powiedziałbym, wysoką, ale powiem optymalną temperaturę w naszej instalacji. Najwyższą temperaturę w pracującej pompie ciepła znajdziemy. Tuż za sprężarką. Podczas pracy pompy ta temperatura może wynieść nawet ponad 100 stopni. I to w zwykłej pompie, nawet takiej no, przeciętnej technicznie. Więc może no, nie są Wam potrzebne pompy topowych producentów do ogrzewania. Może wystarczy zwykły przeciętniak, bo jego spężarka tłoczy nawet 100 stopni. Oczywiście, w naturalny sposób wysoka temperatura kojarzy nam się z e, no, lepszymi parametrami dającymi większe możliwości. No niestety, nic bardziej mylnego. Oczywiście, aby przekazać energię, feon, który ją oddaje, musi mieć wyższą temperaturę niż woda, która energię pobiera. I to jest siła napędowa e, całego procesu. Ale Tutaj jest istotna ilość tej energii, strumień. Tego musi być dużo, tak? Aby ten strumień energii był odpowiedni i wartościowy, to musimy mieć sprężarkę z wtryskiem. No, ta sprężarka obniża temperaturę fronu i poprawia pracę układu. Pomysł na obniżenie tej temperatury jest znany od zawsze, ale w technologii pomp ciepła spotykanej jest rzadko. No, chyba, że jest to pompa Toshiba Estia R32. Zanim powiem, jak działa ten cudowny wtrysk cieczy, to jeszcze powiem, co jest nie tak z wysoką temperaturą freonu. Jeżeli pompa ciepła działa w niskiej temperaturze zewnętrznej, to spada gęstość freonu, co oznacza, że w ujęciu masowym jest go mniej, czyli no może przenosić mniej energii. Z drugiej strony, układ sterowania pompy ciepła stara się zagrzać wodę do parametru, który ustawiliśmy. Za oknem jest zimno, temperatura wody w instalacji nie wzrasta odpowiednio szybko. Więc co robi układ sterowania? Oczywiście podkręca sprężarkę i załóżmy, że do no, maksymalnej mocy. Nasza, nasza sprężarka jest zasilana elektrycznie. Ma uzwojenia, które działają jak grzałka elektryczna. Feon, który przepływa przez sprężarkę, a no równocześnie ją chłodzi. Jeżeli jego przepływ jest zbyt mały, to układ nam się przegrzewa i za sprężarką pojawi się temperatura powyżej 100 stopni. A ciepła jest mało. Jeżeli macie nowy dom i ogrzewanie podłogowe, to potrzebujecie niższej temperatury z pompy, niższa temperatura, obniżony w naturalny sposób pracę sprężarki. I wszystko będzie OK. Pompa no nie będzie dochodziła do takich temperatur. Jeżeli jednak chcecie zasilać grzejniki, to potrzebujecie pompy z wtryskiem. Oto cała magia. To teraz ta pompa z wtryskiem. Aby zilustrować działanie pompy od strony termodynamicznej, wykorzystuje się do tego wykres Moliera. Każdy czynnik chłodniczy ma Taki wykres. Na wykresie znajdziemy powiązanie wszystkich istotnych cech fizycznych i ilustrację, jak, ilustrację tego, jak czynnik poddaje się pracy w układzie pompy ciepła. Wygląda strasznie? No, wygląda. Ale ja go uproszczę. Do granic możliwości, ale zachowam jego podstawowy sens. Pan Mollier stworzył taki wykres, na którym tutaj mamy ciśnienie. A tutaj mamy coś, co nazywamy entalpią, ale na skróty przyjmiemy, że to po prostu energia. W takim układzie rysujemy takiego krzywulca, który charakteryzuje dany czynnik chłodniczy. Wierzchołek oznaczam kropką. Wszystko, co jest po lewej stronie na zewnątrz, to ciecz, a to, co z drugiej strony, to para. A wiadomo, po środku mamy mix, czyli obszar par mokrej. Na wykresie mogę zaznaczyć parowanie i mogę zaznaczyć skraplanie, i tym procesom możemy przypisać kierunki. Parowanie leci w prawo, a skraplanie leci w lewo. Jeżeli lecimy w prawo wzdłuż poziomej osi, to widać, że energii przybywa. Jeżeli lecimy w lewo, to energii nam ubywa. Do wykresu dodam temperatury i w zasadzie podam je w Celsjuszach. One się rozkładają tak tutaj z obu stron. Zakładam, że mam minus 5 stopni na zewnątrz. Włączam pompę ciepła. I ta linia, która pojawia się na wykresie, pokazuje, że pobieramy energię w jednostce zewnętrznej pompy ciepła. To jest energia, którą pobieramy z powietrza zewnętrznego. Energia, energię pobraliśmy, ale mamy niską temperaturę. No a chcemy mieć no dużo wyższą taką nagrzejniki. Załóżmy, że gdzieś tutaj na tym poziomie. Jak pamiętacie, pompa ciepła działa na zasadzie zmiany ciśnień. Więc żeby znaleźć się na poziomie, który wyznaczyłem, to włączam sprężarkę. W efekcie pracy sprężarki na wykresie będziemy szli z ukosa w prawo do góry, co oznacza, że, że wzrasta ciśnienie patrząc po osi pionowej i wzrasta energia patrząc po osi poziomej. Ten kawałek energii tutaj nazywamy ciepłem przegrzania. To, to ciepło właśnie to jest to ciepło z uzwojenia sprężarki. Mamy już wysoką temperaturę. Mamy energię pobraną z powietrza, powiększoną o ciepło przegrzania. To teraz chcemy odebrać i przekazać energię wodzie. Aby czynnik oddał ciepło, musi się skropić. Więc proces rysujemy w następujący sposób: jako linię poziomą, aż do momentu, gdzie będzie tylko ciecz. A nawet kawałek dalej, przechładzając lekko ten układ. Później pionowo w dół, no i zaczynamy zabawę od nowa. Ta energia tutaj, dodana do układu przez sprężarkę, to jest nasz wkład na dostarczenie o tego tutaj odcinka darmowej energii. Żeby się znaleźć tutaj wysoko na, na tej odpowiedniej temperaturze, musimy dużo tej energii dodać. Energii w postaci prądu. Więc może szkoda. tak? Weźmy tylko ten odcinek darmowej energii i spróbujmy dotrzeć tutaj w inny sposób. Na wykresie to się no, wszystko łatwo rysuje, ale do, do faktycznego zrealizowania takiego procesu trzeba mieć odpowiednią technologię. Technologię w tej skółce, czy tak? A, a rysuje się to w taki sposób. Jeżeli tak to, tak to narysuję, to tutaj idąc z poziomu. Obniżam temperaturę czynnika, bo w tym obszarze temperatury biegną jako krzywe. I tutaj znowu zaczynam sprężać. Tak, patrząc na, na te wykresy, no możecie powiedzieć, że próbuję Wam coś wmówić. Ta linia dla tradycyjnego rozwiązania jest przecież dłuższa od tej linii dla sprężarki z wtryskiem. Czyli co, jednak tutaj tego ciepła jest więcej. Pewną tradycją w moich filmach jest to, że czegoś nie dopowiadam. Czego tym razem nie dopowiedziałem? No nie powiedziałem, że wszystko to, co jest na tym wykresie, trzeba jeszcze odnieść do masy czynnika, który pracuje w pompie ciepła. Czyli do długości tej linii, tak? Długość dostajemy odejmując to od tego i dla tej drugiej to od tego. Ale żeby przejść na ciepło, które wyślemy do grzejników, to trzeba jeszcze to pomnożyć przez masę czynnika. W przypadku tej pierwszej linii masa to M1. A w przypadku tej drugiej masa to M1 plus masa, która jest dodana na wtrysku. Czyli jest tego więcej. Kolejna kwestia to nakłady, które ponosimy, które no tutaj da się też policzyć, czyli, czyli ile prądów to wszystko trzeba włożyć. No i znowu liczymy to na zasadzie długości poszczególnych odcinków i wygląda to tak. Oczywiście jest to tylko ilustracja tego, jak działa taki układ. Toshiba nie jest chętna do pokazywania danych badawczych w tym zakresie i różnic pomiędzy tradycyjnym systemem, systemem z wtyskiem w pary i z wtyskiem cieczy. No i podejrzewam, że wiem dlaczego. Ale to, co mogę powiedzieć na podstawie moich doświadczeń, to, że rozwiązanie, które wykorzystuje Toshiba. Estia E32 zapewnia święty spokój i ekonomikę działania posiadaczom tradycyjnych rozwiązań grzejnikowych i świetnie się sprawdza w instalacjach, gdzie wcześniej pracował kocioł węglowy. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek.